Halo, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. I w końcu przychodzę do Was z vlogiem. Dzisiaj mamy pierwszy dzień, w którym postanowiłam, że nagram dla Was właśnie vloga. Ja właśnie wyruszyłam na miasto, do miasta. Spotkam się pewnie jeszcze dzisiaj z moją krzesną, jeszcze raz. Może Wam coś nagram, ale nie obiecuję. Idę właśnie na autobusik. Autobusik powinna mieć tak naprawdę za niedługo. Pogoda, jak widzicie, jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Nie wiem, ile stopni, ale na pewno jest fajnie. I jaki dzisiaj plan? Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, jaki dzisiaj plan. Nie wiem, gdzie wyląduję, dlatego że idę bez dzieci. Idę bez dzieciów. Oliwia jest u Łukasza. Gracjan chciał zostać z babcią. Nie chce mi się dzisiaj chodzić. Także dlatego też stwierdziłam, że nagram właśnie vloga, bo przynajmniej będę miała taką ciszę i spokój, żeby właśnie móc to nagrać. Jesteśmy już na przystanku. Będę czekała na autobusik. Widziałam, że przed chwilą właśnie w tą stronę jechała piątka, także za chwilkę powinna wracać. Mamy dzisiaj 27 dzień tygodnia, sobota. No, tyle pamiętam, także zobaczymy, co mi się uda nagrać. Myślę, że to będzie taki vlog, który jakby Wam posklejam coś z dzisiaj, coś z jutrem i jeszcze może z jakimś innym dniem. Także będzie to taki vlog zbiorowy, ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się spodoba. No i dzisiejszego dnia, czyli właśnie 27, też dodałam Wam najnowszy filmik na kanał. Ja zobaczymy, który mam autobus. 12.01 chyba, a nie, sobota. No 12.01 albo 11.31, o ile jest 11.30, bo nie pamiętam, o której wyszłam. Jeżeli chodzi o moją stylizację, jest ona taka, jest na sportowo, czyli moje adidaski, spodenki jeansowe nowe, z jakiegoś tam Chińczyka, no i bluzka takiego mojego jednego ulubionego butiku. No, więc zobaczymy, gdzie wylądujemy. Nic nie wiem, nie mam plana, bardzo lubię nie mieć planów. Także życzę Wam przemiłego dzionka i słyszymy się całkiem niebawem. No i okidoki, kochani, i w tym momencie znajdujemy się właśnie na naszej starówce. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj jest była bryza. Znaczy bryza jakby dalej, jakby nazwa, tutaj widzę, że jest. To była kiedyś cała bryza, teraz jest to hosto i jest to po prostu jakby takie połączenie starego hosto z nowym. Czyli tutaj mamy nowe i mamy w nim w środku znajdują się różne sklepy typu Vision Express, Livers, Natura, Yes, CCC i tak dalej. Tutaj mamy też różne sklepiki. Różne. Może właśnie zajdę tam zobaczyć, ale nie wiem, czy teraz, czy później. Także tak to wygląda. Bardzo proszę, staróweczka, stare miasto. Mamy nasz piękny ratusz, katedrę. Tutaj mamy katedrę, tutaj przede mną jest ratusz. Ja teraz na pewno zmierzę na Solkę, ale zanim dojdę, to pokażę Wam jeszcze właśnie, jak to tutaj wygląda koło Urzędu Miasta. Czekajcie. Fajnie, jeżeli to wyjdziecie, to będę mogła Wam więcej pokazać. Dobra. Nagrywanie, muszę Wam powiedzieć, że w Polsce wcale nie jest takie hop-siup, dlatego że jednak wywołuje straszne jakieś takie, może nie kontrowersje, ale wiecie, na pewno niepozytywne jakieś emocje. Bardzo proszę, tu mamy Urząd Miasta. Tutaj mamy hosto, to przede mną. Tutaj bardzo jest ciemno, nie wiem dlaczego, nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie. O, i przede mną mamy hosto, czyli właśnie stare hosto. Tutaj właśnie była bryza, a teraz jest nowe hosto. Jest nawet podpisane u góry galeria hosto. Tak to wygląda. Tururu, staram się jakoś powolutku w miarę Wam nagrywać, żeby to jakoś w miarę ująć. No i tutaj mamy stary rynek, całą starówkę. Wszystkie miejsca takie gastronomiczne, miejsca, gdzie można po prostu zjeść, napić się. O, i bardzo proszę, ławeczki, można sobie usiąść, można sobie odpocząć, można połapać gołębie. Sioma gołębie. No, i tutaj by też urząd miasta, urząd pracy kiedyś, teraz nie wiem, gdzie jest urząd pracy tak naprawdę. Tutaj mamy bardzo fajną restaurację, znaczy w sumie, no restaurację. Zakątek, to jest dokładnie to miejsce tutaj, to jest ten pierwszy namiot i on przynależy, tutaj jest taka tabliczka zakątek na niebieskim tle. Może jakoś z tamtej strony też z Wami pójdę, to może Wam pokażę to bardziej z bliska, ale póki co chcę
miejsce zajść. Najpierw na Solkę. Jeszcze zajdziemy od strony ratusza, to też Wam pokażę. Uwaga, uwaga. Czekajcie, żeby mnie coś nie pukło i nie rozjechało. Oliwia pojechała dzisiaj właśnie z tatą do... Pojechali do Dźwiżyna. O, proszę. Bardzo proszę. Zamontuj ciało na lato. Olej pobudza krążenie, rozbija złogi tkanki tłuszczowej i przywraca skórze gładkość. Widzicie? Takie rzeczy. I tak to wygląda. Faraon. Tak, tak, tak. I starówka, i stare miasto. Bardzo proszę. I tutaj mamy właśnie wszystkie ogródki przynależące do każdej tutaj z restauracji. I mamy ratusz. Staram się trzymać telefon, żeby mnie jakoś nie spierdzielił. Bardzo proszę. Mamy ratusz. I znowu ogródki. Także tutaj generalnie jest takie fajne miejsce do usiądnięcia sobie, po prostu zjedzenia. I ratusz. Piękny nasz ratusz. Tutaj brałam mój ślub cywilny. W tak pięknym miejscu. Tak beznadziejna okoliczność. Wiecie co? Takie złe wspomnienia. O. No i ja teraz kikam sobie na Solkę i myślę, że odezwę się już do Was, jak wyjdę.
Okidoki, słuchajcie, ja doszłam właśnie do Sfinksa. Tutaj jest restauracja na samej górze. Przejdę się z wami, bo chcę wam pokazać. Oczywiście, jak mi się to uda. Nie jestem pewna. O, idziemy. Dziękuję bardzo. Dzięki. I pokażę wam, jak wygląda tutaj ta restauracja. Jest ona na samej górze. Czekajcie, zaczął w ogóle padać deszcz i to strasznie. Ale przejdę się tylko z wami po to, żeby wam pokazać, jak to pięknie tu wygląda. Nawet deszcz mnie, słuchajcie, nie odstrasza. Super to wygląda. Bardzo ładnie. Mam jeszcze dzisiaj jeden plan, ale nic wam nie powiem, nic wam nie mogę obiecać, dlatego że jak powiem, to później może się okazać, że coś pójdzie mi nie tak, a ja nie chcę rzucać słów na wiatr. Także jest plan. Jak go ziszczę, to wam to na pewno się dowiecie. Bardzo proszę. Przed chwileczką szliśmy tu, na dole. Pokazywałam wam bryzę. Pokazywałam wam ratusz, a teraz jesteśmy w sumie na równi z ratuszem. Ta-da! Czekajcie, pada deszcz, w ogóle się rozpadało nieziemsko. Tak wygląda ta restauracyjka, w sensie tutaj, jeżeli chodzi o tarasy, bardzo prosiłam o to, żeby było tutaj miejsce. Niechętnie chcieli, bo mówią, że widzą, że pada deszcz i że te, nawet nie wiedziałam, jak się to nazywa, ale to się jakoś nazywa jak kwiaty. Bo wiem, że to mówili, ale zapomniałam, narcyzy czy coś takiego, że to się jakoś, jak będzie bardzo mocno padało, to że to się zwinie. I nie mogą zapewnić tego, że właśnie się to nie zwinie. Ale oczywiście stwierdziłam, że czy mogę spróbować. Pada deszcz, w sumie już przestaje. Popadało dość mocno, dość porządnie, zobaczcie, pomogło wszystko. Ale jest pięknie, bo jest ciepło. Taki deszcz, słuchajcie, w ciepły dzień to żaden deszcz. No, także ja idę szamać. Zaraz wam pokażę. Często tutaj generalnie przychodzę, zawsze z dziećmi tutaj przychodzimy, dlatego że jest bardzo fajny widok i robimy sobie właśnie zdjęcia. Tudu! Zobaczcie, całą Starówkę widać z góry. Przed chwileczką tutaj szliśmy na dole. O, a tutaj właśnie naprzeciwko jest ta bryza, którą wam pokazywałam z dołu. No, a ja zamówiłam sobie chrupiącego kurczaka, który wygląda następująco. No i piwko. Oczywiście żywiec. Bardzo proszę. Jest żywiec. Chrupiący kurczak, frytki, sos, jest chyba sweet chili i sałatka. Takie danie, jeżeli chodzi o cenę, to 30, chyba 8 zł. Piwo, już nie pamiętam, ale chyba z 9, 10, 11, jakoś tak. Także jeżeli jesteście w trakcie posiłku, to oczywiście życzę wam smacznego. No i okidoki. Sfinksa wam pokazałam. Na Starówce w Szwadce byliśmy. I teraz poczekajcie. I teraz właśnie zmierzamy na staróweczkę starą, na Dibuła. Generalnie to nie wiem, starówka nowa, starówka stara, dla mnie to starówka, to jest ogólnie stare miasto i tyle, stary rynek. Także teraz wam pokażę troszeczkę, tutaj mamy sąd. Tudum. Bardzo proszę, sąd rejonowy w Kołobrzegu. Tu jesteśmy, jak widzicie, koło czego? Koło katedry. I wchodzimy na staróweczkę. Jak zwykle coś w rozbudowie, coś znowu się zmienia, także zmiany co chwilę. Ale jak widzę tutaj po Kołobrzegu, to zmiany są tylko i wyłącznie na lepsze. Także teraz wam pokażę parę sklepów. Bardzo proszę, znowu ogródek piwny. Ich akurat tutaj nigdzie nie brakuje. Także co chwilę i to jest naprawdę fantastyczne. To jest bardzo fajne. Tu mamy Inglota. No wiadomo, dzisiaj jest sobota, nie wiem która godzina, ale pewnie musi być po 14, skoro wszystko jest pozamykane. Dlatego, że w soboty najczęściej wszystkie sklepy są do 14, w sobotę albo do 15. No ale teraz zamknięte, czyli chyba jest po 15. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem. Jest bardzo fajny sklep, bardzo go lubię. Widzę nawet fajną kolekcję, fajna koszulka. Ta, o, ta, tu, biała, Vogue. Także zejdziemy. Wyprzedaż dotyczy wybranych modeli. To jest sklep mojej koleżanki, tak by the way. Także widzę parę fajnych rzeczy, także zejdziemy tam po prostu w poniedziałek. Tutaj też nie byłam. A tutaj sklep był też już zamknięty. Wszystko pozamykane. A tak to wygląda. Także teraz jak się do was odezwę, to myślę, że już na molo, bo właśnie na molo zmierzam. No dobra, muszę wam to nagrać, pomimo, że tutaj jest dużo ludzi i będą się krzywo patrzeć. Ale kto by się tym przejmował? Także już wam pokażę. Mamy tutaj fontannę. Drugą, pierwszą już wam pokazywałam i były to szczęki, o których wam mówiłam. Także szczęki. Tak chyba się nawet w ogóle nie nazywa, ale jest bardzo fajną fontanną.
i ona jest podświetlana w nocy, a tu naprzeciwko mamy hotel Scampol. I o tym hotelu też już Wam opowiadałam. Tutaj pracowała niegdyś moja mama, moja babcia. Tak. No, generalnie teraz już chyba są same krzaczory, także zbyt wiele Wam nie pokażę w sekundę. Ale tu właśnie mamy Scampol, odrenomowany, po prostu odpimkany. Kiedyś obok Scampolu mieliśmy właśnie Pewex. A teraz nie wiem, jakieś nieruchomości, biura. Underground, czyli balety, klub nocny tak naprawdę. Zaraz Wam pokażę. Tylko się zbliżę bardziej. Ta-da! I tędy idziemy w stronę dworca, a ja koło dworca będę przechodzić właśnie... O! Będę szła na molo. Tutaj mamy na dole underground, a tak wygląda Scampol. Tudu. Generalnie z zewnątrz to aż za dużo się nie zmieniło. Wellness center. Zbyt dużo się nie zmieniło, tak szczerze mówiąc. No ale się zmieniło, w środku się bardzo pozmieniało. Teraz idziemy sobie wzdłuż dworca, zaraz Wam pokażę. I to też powinniście pamiętać, ponieważ to też akurat pokazywałam i to też nagrywałam. Naprzeciwko mnie mamy dworzec, ale nie idziemy tam, tylko idziemy tu. Także idziemy w lewą stronę od dworca i zmierzam na molo. Jak będę bliżej molo, to myślę, że odezwa się do Was na tym ptaku. Pokażę Wam, jak wygląda już sezon, ile jest ludzi. No. A tak to ogólnie to się za bardzo nic nie dzieje. Jeżeli chodzi o atrakcje, słuchajcie, chciałam się na kabarety, ale były wczoraj. Spotkam się z Kasią dopiero we wtorek, także we wtorek nie wiem tak naprawdę, co uda nam się, gdzie uda nam się wybyć. A w weekend chciałabym też z nią trochę pójść na balety, także też zobaczymy, bo też nie jestem niczego pewna. Póki co idziemy na molo. Wiatr pewnie teraz tak wieje, że pewnie mnie nie słychać, także odezwę się do Was już bliżej molo, bliżej do ptaku. No i okidoki, jestem z Wami na głównym deptaku. Idziemy w stronę molo. To znaczy my będziemy generalnie odbijać od molo, dlatego że będziemy szli, słuchajcie, w lewo. Gdyż tam oni siedzą w świecie lodów. Ale może chociaż pokażę Wam, jak to wygląda. Mamy molo. Tudu. I zobaczcie, ile jest ludzi. To jest jakaś masakra. To jest po prostu jakaś masakra. Tam jest molo. Tam mamy też zejście z molo. Tudu. Takie o. Jak ono wygląda. No i my idziemy w lewo. Odbijamy w stronę lewą, gdyż idziemy w stronę Latarni Morskiej. Powiem Wam, że popadało dzisiaj strasznie. Zresztą Wam pokazywałam to, jak byłam w Sfinksie. I zobaczcie, jaka teraz jest zmiana, po prostu powietrze jest dużo, dużo świeższe. No, muzyczka gra. Dawno ludzie wszyscy wyszli, ponieważ wyszli, zaświeciło słońce. Takie słońce, to się wszystkim chce wychodzić z domu. Tutaj gdzieś wesoło, muzyka gra. Nie wiem nawet, co tutaj się dzieje za bardzo. Czekajcie, bo się zaraz pofarbuje od siatki. A, to jest jakiś o. Reklama, muzyczka. I tu chyba dzieci mogą sobie grać w jakąś piłę. Pełno dzieciów, statki. Zobaczcie, ile jest ludzi. Pomimo, iż padało, pogoda była naprawdę nieciekawa. A ludzi to jakoś nie bardzo obchodzi. Ale super. Ja się cieszę, bo ja też przeczekałam sobie deszcz po to, żeby właśnie móc później wyjść. Tak naprawdę nie wiedziałam, ile to potrwa. Ale super. Zdążyłam zjeść, zdążyłam wypić piwko i pogoda jest po prostu jak znalazł. Zobaczcie, jak fajnie. No jest ludzi po prostu sama masa, także jeżeli chodzi o to, żeby na przykład spacerować z dziećmi, to trzeba bardzo, to bardzo uważać. Mamy tutaj reklamę Muzeum Figur Woskowych, gdzie oczywiście byłam. Może Was jeszcze raz ze sobą zabiorę, ale to zobaczymy. Byliśmy, nagrałam Wam coś na Insta, nagrałam Wam, pokazywałam Wam też zdjęcie, nagrałam Wam coś na Stories. Może jeszcze raz pójdziemy i nagram Wam po prostu na vloga. No, a ja już jestem ich bardzo blisko. Tutaj mamy świat lodów i tam jest plac zabaw, także tam się dzieciaki bawią. Znaczy w sumie Oliwia z Adasiem. A oni pewnie siedzą i piją kawę lub piwą. Znaczy ja na pewno piwo, kawę nie. Kawę już piłam. Także idziemy, zobacz, jakie fajne fale.
tatuaże słynne, karykatury. No i zdjęli, słuchajcie, tutaj był taki żywiec, to był taki, taka kula stojąca, taka przeźroczysta na... Znaczy kula, kula, w której się siedziało, oczywiście były stoliki, krzesełka, siedziało się, można było coś wypić wieczorami, były właśnie bolety. No i niestety widzę, że to zostało zdjęte, także tutaj dokładnie jedno było, a drugie było tam bliżej latarni, teraz nie ma nic. Także trochę lipa. Trochę smuteczek. To tak naprawdę bardzo fajnie było siedzieć sobie, słuchajcie, nad samym morzem, na leżaczku, popijać piwko, dzieci mogły się bawić. Wcale nie trzeba było leżeć na piachu. Także naprawdę było nice. No i mamy oczywiście pomnik ze ślubem z morzem. Ta-da! Dobra, ja już jestem bardzo blisko. Te tutaj budyneczki, które widzicie przede mną po lewej stronie, to już właśnie jest świat lodów. Także ja już do nich zmierzam. I odezwę się do Was niebawem. Dobra, pokazałam Wam jeszcze białą mewę. I latarnia. Wynurza nam się latarynia. Latarynia. Morysyka. Także na latarnię też pójdziemy. Ale myślę, że to już innego dnia. Nie wiem jeszcze którego, jakiego, ale też sobie wejdziemy na górę. Ale myślę, że w taki mniej wieczny dzień, bo będę chciała Wam coś z tej góry mimo wszystko nagrać. O, a ja idę tu. Świat lodów. Po lewej. Zaraz za pergolą. Także... ja się odzywam do Was później, ponieważ skręcam.